No to jeszcze raz, witam serdecznie Państwa, witam wszystkich. Dzisiaj przenosimy się do zatok lodowcowych, do tajemniczych zatok lodowcowych, w których olbrzymie masy lodu, olbrzymie lodowce spływają do morza. To jest troszeczkę może taki nieoczywisty temat, bo z reguły sobie wyobrażamy lodowce jako te takie masy lodu, które znajdują się wysoko w górach. Natomiast ja. Z wykształcenia oceanograf i geofizyk przedstawię perspektywę właśnie zaniku lodowców od strony mórz i oceanów. Nie można wspomnieć o finansowaniu badań, bo bez finansowania badań tego wszystkiego by nie było. Także chciałbym tutaj tylko bardzo krótko wspomnieć, że aktualnie moje badania dotyczące lodowców uchodzących do morza prowadzone są w ramach dwóch projektów. Jeden projekt PRO, recesja i więdnięcie, to jest projekt, który bada, jak ekosystemy na świecie będą się zmieniały w momencie, kiedy lodowce z uchodzących do morza nasuną się na ląd. Czyli nie będą już miały kontaktu z oceanami. Natomiast drugi projekt, czyli badania ablacji lodowców przez cielenie oraz typów cieleń poprzez nowatorskie połączenie metod akustycznych i optycznych. Jest to projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki i projekt ten przesuwa się troszeczkę wcześniej, czyli chcemy zbadać, jak szybko to wycofywanie będzie następowało poprzez badania tych lodowców. Uchodzących do morza, stosując różne techniki. I teraz, o czym dzisiaj będziemy rozmawiać? W takim bardzo telegraficznym skrócie, powoli będziemy się przesuwać w stronę lodowców uchodzących do morza. Zaczniemy od zmian klimatu, ich przyczyn i skutków. Popatrzymy, jak wygląda zanik lodów w zmieniającym się klimacie. Później powiemy kilka słów na temat zatoki fiordów lodowcowych i czym tak naprawdę jest cielenie lodowca, czyli w jaki sposób te wielkie masy lodu, nazywane lodowcami, produkują góry lodowe. A następnie króciutko wspomnę, jak można wykonywać pomiary w tym trudnym polarnym środowisku. Ja zawsze przy okazji prezentacji popularno-naukowych. Mówię i, i, i podkreślam, temat zmian klimatu jako wpływu działalności człowieka wynika to z tego, że jest bardzo dużo dezinformacji. Niestety nie tylko po stronie polityków czy decydentów, ale także e, również czasami po stronie naukowców, naukowców, którzy nie zajmują się w żaden sposób zmianami klimatu, a mimo wszystko wy, wypowiadają się na jego temat. Co powoduje, że czasami panuje takie przeświadczenie, że głosy naukowców są bardzo podzielone, że może wpływamy na klimat, może nie wpływamy, że jesteśmy tylko jakimś takim małym przyczynkiem, który nie jest w stanie tak naprawdę zmienić takiego globalnego klimatu na całej kuli ziemskiej. Człowiek jest taki malutki i bez wpływu. Natomiast chciałbym tutaj zaznaczyć, że aktualny przekaz, Aktualnie to jest ponad 99% recenzowanych publikacji naukowych, które dotyczą właśnie zmian klimatu i badania ich skutków, ma przekaz bardzo jednoznaczny. To znaczy, to my ludzie jesteśmy odpowiedzialni za szybkie ocieplanie się naszej planety. Przekaz ten, jak powinniśmy go odbierać? Nie powinniśmy go odbierać w ten sposób, że my teraz powinniśmy się bić w piersi i i biczować z tego powodu, tak kolokwialnie mówiąc, natomiast powinniśmy zdawać sobie sprawę z faktów naukowych. Jeżeli chodzi o to, skąd czerpać wiedzę naukową, wiedzę ekspercką, tutaj takie dwa może przykłady. Pierwszy to jest serwis Nauka o Klimacie. Tutaj jest strona internetowa, bardzo polecam. Kierowany przez profesora Szymona Malinowskiego z Uniwersytetu Warszawskiego. No i oczywiście dział Edukacji i Komunikacji w Instytucie Geofizyki, PAN, gdzie poprzez webinaria takie jak to i inne aktywności możemy się dowiedzieć i możemy prześledzić, jakie są różne aspekty zmian klimatu, jaki. Wpływ człowiek ma na klimat i czego możemy się spodziewać w przyszłości. Także bardzo polecam sięgnąć po te materiały. Ja tutaj w tej prezentacji tylko nakreślę takie podstawowe rzeczy. Bardzo często można usłyszeć, że dobrze, Ziemia ma 4,5 miliarda lat. Zmiany, które aktualnie obserwujemy, to jest troszeczkę taka bardzo krótka migawka czyli coś, co jest tak naprawdę tylko takie chwilowe, może jest częścią pewnego cyklu, prawda. Żeby troszeczkę przełamać ten mit, prezentuję tutaj wykres, który pokazuje koncentrację dwutlenku węgla w atmosferze, czyli podstawowego gazu cieplarnianego, czyli podstawowej przyczynki dlaczego klimat się ociepla, w trakcie ostatnich 800 tysięcy lat. Tutaj jeszcze troszeczkę tłumacząc te liczby, koncentracja jest w częściach na milion. Czyli jak, jak rozumieć te liczby? Na przykład 400 części na milion to są 400%. Jak wiemy, powietrze składa się głównie z azotu i tlenu, natomiast bardzo niewielką częścią jest dwutlenek węgla. Oczywiście jest też i para wodna, inne gazy, natomiast dwutlenek węgla zajmuje niewielką część, natomiast ma kolosalny wpływ na klimat na Ziemi, obok oczywiście innych gazów cieplarnianych, jak na przykład metan. Ale teraz wracając do tych cykli. Oczywiście widzimy, że mamy wzroty i upadki, natomiast ja proponowałbym podejście takie bardzo pragmatyczne. Człowiek rozumny na świecie pojawił się około, znaczy wykształcił się w okresie no, 300 tysięcy lat temu, tak mniej więcej, tak szacują antropolodzy. I powiedziałbym w czasie takiej naszej ery, czyli człowieka rozumnego, mamy, mamy aktualnie do czynienia ze wzrostami stężenia dwutlenku węgla nieporównywalnymi. Nie tylko tak naprawdę w czasie istnienia człowieka rozumnego, ale też wiele, wiele set tysięcy lat wcześniej. Także nie można tutaj mówić o żadnych naturalnych cyklach. Co więcej, Obserwowane zmiany nie mogą być w żaden inny sposób wytłumaczone, jak tylko właśnie emisjami dwutlenku węgla przez człowieka. No i oczywiście konsekwencja, konsekwencje tego stanu rzeczy są, powiedziałbym, niebagatelne i, i myślę, że namacalne już teraz i dla nas wszystkich. Robi się ciepło coraz cieplej. Tutaj prezentuję zmiany średniej temperatury na Ziemi w odniesieniu powiedzmy 0 stopni, to jest taki okres powiedziałbym rewolucji przemysłowej, prawda. Takim celem powiedzmy klimatycznym to były porozumienia paryskie, prawda, było zatrzymanie się na 1,5 stopnia Celsjusza wzrostu średniej temperatury na Ziemi względem okresu przed rewolucją przemysłową. My oczywiście aktualnie zmierzamy znacznie powyżej, półtora aktualnie jesteśmy tak mniej więcej na poziomie 1,4 stopnia Celsjusza w stosunku do epoki, do okresu przedprzemysłowego, a raczej celujemy w takie wartości bardziej bliskie 3 stopni, 2,7 jeżeli chodzi o koniec tego stulecia. I teraz powstaje pytanie: Czy te zmiany przebiegają jednakowo w różnych miejscach? I mogą się Państwo domyśleć, że nie, domyślić, że nie. I tak też właśnie jest. Tutaj, taka bardzo prosta mapka przedstawiająca trend zmian temperatury. To jest w stopniach Celsjusza na dekadę. Taki bardzo czerwony kolor, ciemny, to jest półtora stopnia. Powiedziałbym, biały kolor to jest mniej więcej no stabilne, czyli, czyli bez zmian. Widzimy, że jest to zróżnicowane na półkuli północnej, ale co jest bardzo charakterystyczne? Bardzo charakterystyczne jest to, że to właśnie rejony polarne, a konkretnie Arktyka, ociepla się o wiele, wiele szybciej niż pozostałe miejsca na Ziemi. Aktualnie szacuje się, że to jest około 4 razy szybciej. Jakie są tego konsekwencje? Jedną z Jedną z takich głównych konsekwencji tego, że właśnie rejony arktyczne, właśnie rejony polarne najbardziej się ocieplają, jest zanik lodu. I teraz takie powiedziałbym troszeczkę pytanie na aferę lekko, czy zawsze mówimy o tym samym lodzie? Bo często słyszymy, że obserwujemy zanik pokryw lodowy, klimat się ociepla, poziom morza się podnosi. Czy jednak zawsze mówimy o tym samym lodzie? I czy topnienie różnych typów lodu ma taki sam wpływ na nas, na ludzi. Więc mamy do czynienia z lądolodami, lodowcami i lodem morskim. Lądolody to nic innego, jak ogromne masy lodu, który powstał z upakowanego śniegu, który padał przez setki, tysiące, miliony lat. I takim, no, właściwie nie przykładem, a takimi no, dwoma miejscami, gdzie lądolody występują, to jest Grenlandia i Antarktyda. No, z reguły średnia grubość to jest około 2 km, ale może wynosić nawet więcej. Później mamy lodowce, czyli nic innego jak rzeki lodu spływające z wyższych do niższych partii pod swoim ciężarem. Ważne. To jest też lód lodowcowy, czyli również powstaje z upakowanego śniegu, to znaczy kolejne i kolejne, tak jak i w przypadku lądolodów, kolejne i kolejne warstwy lodu opadają na powierzchnię, one się upakowują. Oczywiście tam są jeszcze procesy topnienia i ponownego zamarzania i w ten sposób powstaje lód lodowcowy. Tutaj to jest grubość zwykle rzędu dziesiątek i setek metrów. Aż wreszcie dochodzimy do lodu morskiego, który jest niczym innym niż zamarzniętą wodą morską, więc od razu której grubość zwykle to jest maksymalnie do 2-3 metrów. I teraz od razu mogą sobie Państwo tutaj przyrównać. Ogromna różnica. Lodowce lądolody żywią się śniegiem, tak kolokwialnie mówiąc. Natomiast lód morski żywi się czy powstaje w wyniku niskiej temperatury. I teraz tak, zanik lodu morskiego nie zmienia w sposób bezpośredni poziom morza, natomiast przyspiesza proces ogrzewania się oceanów. I tylko bardzo króciutko, dlaczego i jak to się dzieje. Tutaj mamy trzy takie proste scenariusze. Pierwszy scenariusz to jest lód morski pokryty śniegiem, drugi scenariusz to jest czysty lód morski bez śniegu, a trzeci to jest całkowity brak lodu morskiego, czyli mamy po prostu powierzchnię morza czy oceanu. Tu są takie liczby współczynniki, które oznaczają, ile, jaki Powiedziałbym procent promieniowania słonecznego, które dochodzi do danej powierzchni, jest odbijana z powrotem. Czyli w przypadku takiego lodu morskiego pokrytego śniegiem to jest 90%, w przypadku czystego lodu to jest 50%, natomiast jeżeli nie mamy lodu w ogóle, to zaledwie 6% promieniowania słonecznego jest odbijana z powrotem do atmosfery. Czyli od razu można wywnioskować, że im mniej lodu morskiego, im więcej połaci morza czy oceanu wolnego od lodu, tym więcej tej energii słonecznej, tego ciepła dostaje się do oceanów i te oceany ogrzewa. No i aktualne prognozy wskazują, że ocean Arktyczny będzie wolny od lodu morskiego w okresach letnich jeszcze przed 2030 rokiem. Jest to takie, nazywamy to sprzężeniem zwrotnym, czyli to jest taki proces, który się wzajemnie napędza. Mniej lodu, mniej ciepła pochłanianego przez oceany, cieplejszy ocean, Mniej lodu morskiego, prawda? A dlaczego tutaj dałem w nawiasie, że bezpośrednio nie zmienia poziom morza? Jeżeli mamy szklankę wody i włożymy ją do zamrażalnika, prawda? I później znowu ją tak jakby ten lód, rozmrozimy, to jeżeli oczywiście pominiemy jakieś efekty parowania i tak dalej, ale z reguły możemy je pominąć, to generalnie po roztopieniu będziemy mieli tyle samo wody, ile wcześniej wlaliśmy do tej szklanki przed zamrożeniem. Natomiast e, trzeba zwrócić uwagę, że w skali wielkiego, ogromnego oceanu światowego, sama temperatura wody ma wpływ na objętość oceanów. To jest, ten proces jest nazywany rozszerzalnością termiczną wody to znaczy cieplejszy ocean generalnie rzecz biorąc zajmuje więcej miejsca niż chłodniejszy ocean, także w sposób taki pośredni ubytek lodu morskiego także może wpływać na wzrost poziomu morza. No i przechodzimy do lodowców, czyli tak jak wcześniej wspominałem, takie najbardziej charakterystyczne górskie lodowce, które powiedziałbym najbardziej chyba najczęściej się kojarzą, no, tracą swoją masę, tracą swoją powierzchnię w zatrważającym wprost tempie. I tu jest taki przykład. Często to obserwujemy przez porównywanie, przez porównywanie zdjęć wykonanych w tych samym miejscu na przestrzeni na przykład dekad. To jest taki przykład z Chile, gdzie rodowiec Olivares Alfa stracił około 70% swojej masy. E Oczywiście są inne przykłady, tak jak na przykład tutaj. Na Alasce, no i okazuje się, że prawie 70% lodowców w obecnym stanie klimatu, czyli nagrzanym klimacie, przestanie istnieć jeszcze przed końcem tego wieku. Ja może jeszcze tutaj dodam taką dygresję od, cie, od siebie. Ja zaczynałem doktorat w 2012 roku. W 2013 roku pierwszy raz poleciałem w Arktykę i Częścią moich, moich badań było między innymi badanie lodowca, który jest położony na Spitsbergenie, na takim archipelagu Svalbard, położony na północ od kontynentalnej Norwegii, gdzie mamy polską stację polarną. I w 2013 roku stałem na takiej skale, umieściłem na niej aparat i robiłem zdjęcie lodowca. Yy, powracałem w to miejsce mniej więcej co roku. No, i będąc w zeszłym roku w tym samym miejscu, okazało się, że lodowiec przesunął się o jakieś kilometr lub półtora. W okresie powiedziałbym, no, no dokładnie, w okresie 10 lat. Także jak człowiek się pojawi w tym rejonie i tak naocznie zobaczy te zmiany, to też oddziaływanie jest troszeczkę inne. Jeżeli chodzi o to. Dlaczego te lodowce zanikają? To oczywiście wysokość, na której mogą utrzymać się lodowce, nazywamy tą wysoką linią wiecznego śniegu, wędruje coraz wyżej. To znaczy ta granica, powyżej której lodowce mogą powstawać lub mogą się utrzymywać, to znaczy, gdzie opad śniegu przewyższa jego roztapianie, podnosi się coraz wyżej. Czyli no, całkiem niedługo stracimy na przykład wszystkie lodowce, Alpejskie właśnie wskutek tego procesu. I teraz jakie są tego konsekwencje? Naturalnymi konsekwencjami oczywiście jedną z takich podstawowych to jest wzrost poziomu mórz i oceanów. Tutaj taki mamy prosty wykres, gdzie mamy całkowity wzrost poziomu morza na podstawie pomiarów. Tutaj powiedziałbym tak, taka linia 0 to jest 1990 rok. Natomiast tutaj mamy dwa główne procesy odpowiadające za wzrost poziomu morza. 55 do 60% wzrostu poziomu oceanów to jest roztopianie się lodowców i lądolodów. Natomiast pozostałe procenty to jest sama rozszerzalność temperaturowa wody, o której już wspominałem, to znaczy cieplejszy ocean zajmuje większą objętość. Czyli, czyli to jest też, to jest drugi główny powód wzrostu poziomu morza i szacuje się, że do końca tego wieku tak powiedziałbym racjonalne szacunki wskazują, że od 60 cm do 1 metra wzrostu poziomu morza możemy zaobserwować w ciągu najbliższych, no, do końca stulecia. Jeżeli się przyjrzymy konkretnym obszarom, ja tutaj specjalnie wybrałem takie dwa bardzo odmienne obszary, jeden to jest Obszar żuła w Wiślanych, czyli bardzo nam bliski, natomiast drugi to jest rejon nowojorskiego Manhattanu i New Jersey. No i tutaj taka symulacja, czyli obszary, które są położone aktualnie, które w przypadku, kiedy poziom morza podniósłby się o jeden metr, a należy do tego dodać, że chodzi to też, także o bezbrania sztormowe, czyli na przykład, jeżeli podniósłby się o 60 cm, ale powiedzmy, sztormy spowodowałyby wysokie fale i do tego stopnia, że właściwie musielibyśmy te kilkadziesiąt centymetrów dodać, to te obszary potencjalnie podlegałyby zalaniu i tutaj bardzo łatwo można zauważyć, że to nie tylko Żuławy Wiślane tak naprawdę, ale też Stare Miasto tak naprawdę w Gdańsku, które potencjalnie jest zagrożone wzrostem poziomu morza. Natomiast dlaczego Manhattan i dlaczego New Jersey? Chciałem też pokazać, że obszary bardzo mocno zaludnione, Tutaj widzimy na przykład Wybrzeża Manhattanu czy właśnie New Jersey. Także są bardzo, bardzo zagrożone wzrostem poziomu morza. Jeszcze tutaj trzeba dodać takie procesy, jak ogólnie zapadanie się gruntu, zapadanie się gruntu pod wpływem ciężaru, właśnie, właśnie w rejonie Nowego Jorku. Nie podawałem tutaj takich bardzo oczywistych przykładów, jak na przykład Holandia, bo Holandia jest skrajnie zagrożona wzrostem poziomu morza. Czy jednak tylko wzrost poziomu morza? Ja może na razie, proszę, taki filmik bez większego komentarza. KC Trzeba sobie uświadomić, że na przykład wielkie rzeki w Azji, jak dajmy na to Brahmaputra czy Żółta Rzeka, są zasilane wodą z lodowców. I teraz, jeżeli jest wyjątkowe, silne wytapianie lodu lodowcowego na jego powierzchni, to tworzą się ogromne jeziorka wytopiskowe. Ogromne jeziorka wytopiskowe, których odpływ, w doliny jest ograniczone na przykład takimi mostami lodowymi, takimi blokadami lodowymi, lub też na przykład jakimiś ustępami skalnymi, skałami, kamieniami. I oczywiście, jeżeli tej wody się zbiera coraz więcej, coraz więcej, w pewnym momencie te mosty lodowe czy mosty skalne mogą pęknąć, tak jak tutaj w tym przypadku w Pakistanie. I nagle mamy ogromny odpływ wody wytopiskowej z lodowców, który. Niszczy wielką infrastrukturę, taką jak mosty, wioski i wszelkie zabudowania. Trzeba sobie uświadomić, że prawie 70% słodkiej wody jest uwięzione w rodzie rodowcowym na Ziemi. I około 25% ludzi na świecie opiera swoje życie o wodę z rodowców. To znaczy, jak sobie teraz pomyślimy, że jest 8 miliardów ludzi na Ziemi i 1 czwarta jest uzależniona od wody z rodowców, myślę, że to dość mocno. Oddziałuje na. Um, myślę, że mocno oddziałuje na wyobraźnię, krótko mówiąc. E, taki jeszcze bardzo ważny czynnik, który ma ogromne znaczenie, bardzo krótko tylko jeszcze powiem. Jest globalny system obiegu ciepła i soli e, w oceanach. I na przykład jednym z takich podstawowych. Obiegów jest obieg w Oceanie Atlantyckim, tu mamy Amerykę Północną, tu mamy Europę, Grenlandię, no i słynny prąd zatokowy. Prąd zatokowy, który powoduje, że tak naprawdę mamy, mamy pogodę naprawdę stosunkowo ciepłą, bo my leżymy tak naprawdę na szerokościach geograficznych, no chociażby w Warszawie zbliżonych. Na przykład do miasta Vancouver. No, jeżeli sobie porównamy warunki pogodowe panujące w Vancouver i warunki panujące w Warszawie w takim dłuższym przebiegu czasowym, to nagle sobie zadamy pytanie, dlaczego jest taka, a nie inaczej. No i powodem jest właśnie prąd zatokowy. Ten ogromny system prądów i jego obieg, jego tempo zależy od temperatury i zasolenia wody. I teraz, jeżeli obserwujemy ogromny spływ słodkiej wody z lodowców, to są przewidywania aktualne, są badania naukowe, które pokazują, że ten system, ten skomplikowany i bardzo ważny dla całej planety system prądów oceanicznych może ulec nie tylko zaburzeniu, ale wręcz zahamowaniu. Co, uwaga, jest bardzo ciekawe, spowodowałoby gwałtowne obniżenie temperatury w Europie. Także zmiany klimatu nie zawsze muszą oznaczać i ograniczać się do tych perspektyw globalnego ocieplenia. Jednak są też mechanizmy, które w pewnym momencie mogą spowodować naprawdę bardzo gwałtowne zmiany temperatury w drugą stronę i aktualnie się szacuje, że na przykład zahamowanie takich procesów cyrkulacji w oceanie spowodowałoby spadek średniej temperatury w Europie około 3 stopnie. I teraz kolejna uwaga, nie należy się z tego cieszyć. To nie będzie naturalny system... W którym Ziemia się obroni przeciwko zmianom klimatu. Ja tylko przypomnę, że nie osiągnęliśmy jeszcze 1,5 stopnia wzrostu temperatury w stosunku do epoki przedprzemysłowej, także nagła zmiana o 3 stopnie byłaby katastrofalna w skutkach. I teraz szczególnie skomplikowane jest zbadanie zaniku lodowców na kontakcie z morzem. I dlaczego jest szczególnie skomplikowane? Przenieśmy się w końcu do tych naszych tajemniczych zatok lodowcowych. Tutaj po lewej stronie mamy typowy przykład lodowca uchodzącego do morza na Grenlandii czy na Alasce. Jest to lodowiec bardzo często o miąższości nawet dochodzącej do kilometrów, czyli bardzo często wysokość klifu tutaj wychodzącego powyżej poziomu morza, to jest liczona w setkach metrów. Jest on ugruntowany w dnie. To jest generalnie taki klif lodowy. I teraz ten klif lodowy traci swoją masę, czy ten lodowiec w różny sposób. Jest wytapianie wody, na lodu na powierzchni, później woda poprzez lodowiec, bo lodowiec to tak naprawdę jest taki żywy organizm, w którym jest system kanalików i różnych połączeń. Woda spływa w kierunku podłoża, po którym sunie lodowiec, odpływem swojej własnej masy. I ta słodka woda później wypływa tuż przy podwodnej części klifu. I to wypływanie z racji tego, że no to jest proces prawda, konwekcji, czyli lżejsza woda oczywiście unosi się, do góry. Ten proces, plus dopływ cieplejszej wody oceanicznej z zewnątrz powoduje wytapianie podwodnej części klifu. No i oczywiście mamy procesy cielenia, o których za chwilkę będzie więcej, czyli odł odłamywanie się olbrzymich brył lodu od lodowca na jego granicy. Więc to jest taki typowy przypadek dla Grenlandii i Alaski. Natomiast dla Antarktydy mamy do czynienia: z szelfami lodowymi lub lodowcami szelfowymi, i krótko mówiąc, różnią się one tym, że to są takie daleko wysunięte półki lodowe. To znaczy, to jest tak jakby taka półka lodowa, czyli z rondolodu, na przykład Antarktycznego, właśnie spływa lodowiec, który później zajmuje bardzo duży obszar. Właśnie takim jęzorem nazywamy często to jęzorami lodowcowymi. Pokrywa bardzo duży obszar i taka ciekawostka, ten jęzor lodowy. Stanowi tak jakby taki korek, to znaczy on pływa, często się unosi na powierzchni, podlega działaniom pływów na przykład. Ale pełni bardzo ważną funkcję, bo jest takim korkiem, który zapobiega spływ, spływowi lodu z wyższych partii Antarktydy, czyli tak naprawdę obecność tego korka hamuje dalszy spływ lodu i potencjalny wzrost poziomu morza, czyli w ten sposób ubytek tych korków lodowych może wpływać na wzrost poziomu morza. I teraz, jeżeli przeniesiemy się jeszcze bliżej do zatok lodowcowych, to jest takie zdjęcie z zeszłego roku, gdzie razem z moimi kolegami z Singapuru i USA, akurat w tym przypadku używaliśmy takiego pływającego robota do badania wody tuż przy granicy z lodem. Natomiast co to zdjęcie pokazuje? Pokazuje skalę procesów i pokazuje skalę tego środowiska i skalę niesprzyjających warunków. Po pierwsze, niezwykła dynamika procesów, czyli bryły lodowe pływające dookoła, czyli cielące się lodowce, czyli ogromne bryły lodu upadające na powierzchnię morza, czyli znowu duże ryzyko związane z pomiarami, nawet narażanie życia. Ekstremalne warunki pogodowe. Myślę, że tutaj nie muszę tłumaczyć, ale przede wszystkim bardzo silne wiatry. Oczywiście występowanie nocy polarnej. Jeżeli występuje noc polarna, to oznacza, że na przykład przy pomocy technik satelitarnych, które wykorzystują takie optyczne czujniki. W zasadzie nie widzimy, co się dzieje z lodowcami. No i generalnie do zatok lodowcowych jest bardzo trudny dostęp. To znaczy często sam transport najpierw się leci samolotem, później się organizuje jakąś łódkę czy jakt. Bardzo często warunki pogodowe uniemożliwiają transport. Oczywiście jest to wszystko bardzo drogie i obłożone bardzo dużą logistyką. Także nie są to badania łatwe. A żeby jeszcze bardziej to unaocznić Państwu, to pokażę może taki film złożony ze zdjęć pokładkowych wykonywanych w pobliżu Polskiej Stacji Polarnej na Spitzbergenie, Lodowca Hansa. Taka krótka informacja: długość czoła lodowca to jest około 1,5 km, wysokość klifu to jest, uwaga, aż 40 metrów. Zdjęcia były wykonywane co 15 minut, no i od razu można zobaczyć, to jest sierpień 2016 roku. Jak bardzo dynamiczne procesy tutaj zachodzą, pogodowe, zachmurzenie. Widzimy, jak są transportowane góry lodowe. Co jakiś czas proszę zwrócić uwagę, jak właśnie z tych ogromnych tak naprawdę klifów lodowych, bo 40-metrowych, odrywają się bryły lodu. Jeszcze, jeszcze, może taką jedną rzecz zaznaczę, że. To, co widzimy na tych zdjęciach, to jest tylko bardzo niewielka część całej historii. Bo proszę pamiętać, że o ile 40 metrów wystaje powyżej linii wody, to w przypadku takiego lodowca, na przykład mamy 100 metrów lodu, który jest zanurzony i oparte o dno. I o tym, jak szybko ten lód się wytapia, jakie procesy tam zachodzą, wiemy naprawdę bardzo niewiele. Jest to aktualnie bardzo taki. No taki święty gral, tak naprawdę w glaciologii, w badaniach glaciologicznych, co się dzieje głęboko pod powierzchnią oceanu na granicę z lodem. Więc dotarliśmy do cieleń lodowców. Ja chciałbym tutaj Państwa uczulić na jedną rzecz, bo często media mam wrażenie, że podają takie troszeczkę mylące komunikaty. Ja chciałbym tutaj podkreślić, że cielenie się lodowca jest procesem naturalnym, to znaczy... Lodowce zawsze się cieliły, cielą się i będą się cielić. Natomiast to, co jest istotne, to wzrasta intensywność cielenia. Właśnie w cieplejszym klimacie. Poprzez to, że mamy wyższą temperaturę powietrza, poprzez to, że mają, mamy wyższą temperaturę wody. I może taką analogię tylko tutaj przytoczę. Podobnie jest z efektem cieplarnianym. Efekt cieplarniany. Zawsze istnieje ze względu na to, że mamy atmosferę i zawarte w niej różne cząsteczki gazów. Natomiast to, co spowodowaliśmy jako my ludzie, to jest przyspieszenie, niezwykłe przyspieszenie efektu cieplarnianego. Także bardzo często trzeba rozgraniczyć pewne procesy, które od zawsze występowały, od intensywności tych procesów, od zmiany, diametralnej zmiany w zakresie w intensywności tych procesów, bo to właśnie często intensywność decyduje o zagrożeniu. No i teraz może taka, tylko takie krótkie przypomnienie tego, co już na samym początku w pewnym momencie mówiłem. Lodowce to są rzeki lodu, czyli tak jak tutaj na przykład widzimy dla lodowca na Grenlandii, z takich no, serii zdjęć satelitarnych możemy zobaczyć, jak lodowiec się przemieszcza? Tu jest czoło lodowca, tutaj są góry lodowe w wodzie. Jeden z fiordów na Grenlandii. Lód na lodowcach może się przemieszczać, lodowce mogą się przemieszczać z prędkościami nawet do setek metrów czy kilometrów. W skali nawet dni, jeżeli lodowce szarżują, to wtedy mówimy, że one bardzo szybko się przemieszczają. Więc to jest przykład ze zdjęć satelitarnych, natomiast tutaj będziemy mieć przykład z Alaski, ze zdjęć poklatkowych, gdzie również widać. Czyli tak naprawdę ja często tak kolokwialnie przyrównuję lodowiec do takiego powiedziałbym budyniu, który został umieszczony gdzieś w wysokich partiach i ten budyń tak bardzo powoli, tak śramazarnie spływa, spływa w niższe partie i właśnie tak naprawdę zachowuje się lód który przy wysokich ciśnieniach i przy wysokich naprężeniach właśnie zyskuje na plastyczności, a poza tym lodowce ślizgają się po podłożu. Więc mamy ruch. Żeby nastąpiło cielenie lodowca, musimy mieć ruch, czyli musimy mieć tą dostawę lodu w kierunku klifu lodowego, ale musimy mieć jeszcze jeden bardzo istotny proces, czyli powstawanie szczelin. Czyli nic innego jak takich pęknięć, głębokich pęknięć w lodowcu. Tutaj mamy przykład takiego pęknięcia bardzo schematyczny obrazek, ale ja myślę, że często bardzo upraszczone schematy dobrze obrazują rzeczywistość. Przede wszystkim szczeliny biorą się z tego, że w pewnych miejscach lodowiec płynie bo często mówimy o płynięciu lodowca tak się glaciolodzy wyrażają. W jednych miejscach lodowiec płynie wolniej, co na przykład jest spowodowane mniejszym nachyleniem gruntu, a w innych miejscach lodowiec płynie szybciej. Czyli, na przykład, tak jak tutaj na tym schemacie, po prostu mamy większy kąt nachylenia podłoża, czyli tutaj lodowiec po podłożu sunie szybciej. I na tej granicy, właśnie na tej drastycznej zmianie prędkości, na tym obszarze drastycznej zmiany prędkości powstają szczeliny. Później te szczeliny mogą się pogłębiać, na przykład poprzez obecność wody, skutek opadów deszczu, skutek wytapiania lodu na jego powierzchni. Także jest to cały złożony proces od właśnie płynięcia lodu do powstawania szczelin, aż w końcu obłamywania się olbrzymich gór lodowych. Czyli tyle w teorii, a jak szczeliny wyglądają właśnie w praktyce. W praktyce wyglądają mniej więcej tak. Zdjęcie po lewej nie jest może najwyższej jakości, ale to zdjęcie wykonywałem z samolotu w trakcie mojego lotu kilka lat temu do Longyearbyen, czyli największego miasta archipelagu Svalbard, z Spitsbergenu. I tutaj widzimy klif jednego z lodowców. Natomiast tutaj mamy widoczne szczeliny, które właśnie powstają skutek tego, że tutaj bliżej oceanu. Lodowiec płynie szybciej niż dalej w jego głąb, ze względu na to, że tutaj ruchu nie ograniczają kolejne masy wody. Natomiast głęboko w, w, dalej w głąb lodowca, yy, na przykład dana, dany fragment lodu ma przed sobie kolejne i kolejne i kolejne, czyli jest tak jakby blokowany. Yy, I wskutek tego, że ruch lodowca jest największy właśnie w rejonie klifu, to tutaj mamy takie pasy szczelin, które. W, w zbliżeniu wyglądają właśnie tak, czyli ludzie, na przykład, którzy prowadzą bezpośrednie, naukowcy, którzy prowadzą bezpośrednie pomiary na lodowcach, muszą te szczeliny pokonywać, przeskakiwać. I teraz, jak cielenie jest powiązane z innymi procesami? Tutaj może pokażę taki schemat świetny schemat stworzony przez NASA. The sheet of ice that covers Greenland contains enough frozen water to raise oceans by 25 feet across the globe. As the planet warms, glaciers melt. The sheet of ice that covers Greenland contains enough frozen water to raise oceans by 25 feet across the globe. As the planet warms, glaciers melt, causing sea levels to rise. But not all of that melt happens at the surface. In the summertime, rivers and pools of meltwater find their way down through the glacier to the bed below. From there, the water runs beneath the glacier until it reaches the ocean. Because meltwater contains no salt, it weighs less than ocean water and rises up the front of the glacier in what scientists call a plume. Around Greenland, oceans are cold and fresh near the surface and warm and salty at depth. As the plume rises, it draws in the warm, salty water, melting the glacier face from the bottom up. Eventually, a piece of the glacier breaks off, making an iceberg in a process known as calving. As the ocean's warm, calving speeds up, causing glaciers to retreat. Dostaje się w postaci takiego pióropusza na, e, głęboko pod powierzchnią e, morza przy klifie lodowym. Do tego jeszcze mamy dopływ ciepłej, e, ciepłej wody oceanicznej spoza np. fiordów arktycznych. E, lód się wytapia e, głę, głęboko pod wodą i to jest kolejny taki mechanizm powstawania szczelin. To jest troszeczkę tak jak np. podmywanie klifów w Orłowie w Gdyni, to znaczy kolejne i kolejne warstwy są zabierane materiału blisko plaży i oczywiście klif się staje mniej stabilny i w pewnym momencie też troszeczkę tak jakby powstawały takie szczeliny, ten klif pęka i wielkie bryły się obłamują. Myślę, że każdy kto był niedawno na wycieczce w Gdynie Orłowie może, może to poświadczyć. Chciałbym jeszcze wspomnieć, że odobiec może się dzielić w bardzo różny sposób. Czyli może się tak jakby rozciągać na całej długości, mogą powstawać góry lodowe o całej mniejszości lodowca, mogą występować takie bardzo ciekawe cielenia podwodne, czyli bryły lodu pod, wzglę... pod wpływem sił wyporu, bo lód jest lżejszy niż woda. Te ta... Ta siły wyporu mogą również generować szczeliny i Nagle góry lodowe mogą niespodziewanie wypływać nawet setki metrów od klifu lodowego. No i ten proces, który przed chwilą obserwowaliśmy, czyli wytapianie lodu przez wodę, i powstawanie szczelin i obrywanie się gór lodowych na granicy z morzem, a tutaj znowu przykład, gdzie znów oddziałują siły wyporu, i szczelina powstaje tutaj bardziej przy dnie. Czyli to jest. To, je, to są procesy dotyczące takich lodowców ugruntowanych w dnie na całości, czyli Grenlandia, Alaska, pamiętajmy. Natomiast na Antarktydzie mamy szelfy lodowe, czyli po prostu pod wpływem działalności pływów, pod wpływem działalności tego, że te szelfy lodowe stają się coraz cieńsze, bo są wytapiane przez cieplejszą wodę, kolejne i kolejne góry lodowe się od nich obrywają. Teraz w pewnym momencie wspomniałem, że bryły lodu mogą nagle, niespodziewanie wynurzyć się na powierzchnię. I tutaj nie chciałbym zostać gołosłowny i chciałbym pokazać taki przykład, bo myślę, że te cielenia są wyjątkowo ciekawe. To jest przykład lodowiec Hansa w pobliżu Polskiej Stacji Polarnej na Spitsbergenie. Tu widzimy wymiary. Mamy zdjęcie, a za chwilę zobaczymy zdjęcie wykonane 15 minut później. Jak sobie powtórzymy tę sekwencję, to możemy zaobserwować, że żadne zmiany nie nastąpiły na klifie lodowca powyżej powierzchni morza, a praktycznie znaczna część zatoki w ciągu 15 minut wypełniła się lodem. Jest to bardzo niebezpieczny proces i bardzo słabo zbadany, i najprawdopodobniej wynika z tego, że lodowiec głęboko pod powierzchnią morza nie wytapia się tak szybko przy dnie. Często może to wynikać z tego, że duża ilość osadów jest na tym lodzie i on jest troszeczkę tak jakby ten lód odizolowany od ciepłej wody. Natomiast w wyższych partiach on się wytapia, co powoduje cielenia takie powyżej powierzchni morza. Natomiast powstaje nam na dnie taka jakby stopa lodowa, która jest właśnie uczepiona na dnie i ona się przedłuża, 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 aż w końcu właśnie wskutek siły wyporu traci swoją stabilność i wypływa w sposób gwałtowny na powierzchni. Wspominałem też o cieleniu szelfów lodowych i ja tutaj bardzo chciałem zaznaczyć, bo często można zobaczyć takie troszeczkę, myślę, że częściowo mylące nagłówki gazet czy mylące doniesienia w mediach. Tu jest taki przykład, gigantyczna góra lodowa oderwała się od Antarktyki, ma wielkość półtora metropolii Paryża, albo czytamy w innej gazecie, czy powiedziałbym, w serwisie internetowym, że góra lodowa wielkości Teksasu oderwała się od Antarktydy, prawda? To bardzo często można takie artykuły zauważyć. I trzeba tutaj podejść w taki sposób troszeczkę spokojniejszy, niż mogłoby się wydawać. To znaczy, cielenie, tak jak powiedziałem, jest procesem naturalnym. Natomiast co jest niebezpieczne w tym procesie cielenia się szelfów lodowych? Tak jak w pewnym momencie wspominałem, jak tutaj mamy Antarktydę, a tutaj mamy mapę prędkości lodu na Antarktydzie, gdzie czerwone prędkości, czerwony, czerwony kolor to są największe prędkości. Szelfy lodowe to tak naprawdę są tak zwane odprowadzacze lodu z wyższych partii Antarktydy. To znaczy ta, ten lód takimi jęzorami spływa w kierunku szelfów lodowych i później się tak jakby troszeczkę korkuje. I teraz o ile... Ten korek, czyli ta, ta, ta półka lodowa, już pływa i unosi się na pływach morskich, i bezpośrednio jej tak jakby odczepienie czy oderwanie nie wpływa na wzrost poziomu morza. Z, zwykle o tyle niebezpieczne jest to, że jeżeli taka wielka bryła lodu oderwie się od Antarktydy, to wtedy zwalnia przepływ lodu, spływ lodu z wyższych partii, czyli z centralnej części Antarktydy. I tutaj chciałbym jedną rzecz podkreślić, że. Więc w ten sposób powinniśmy patrzeć na to zagrożenie i na ten proces. I chciałbym tutaj podkreślić, że jeszcze niedawno uważano, że Antarktyda generalnie jako kontynent jest stabilna, natomiast teraz są bardzo niepewne szacunki na temat stanu Antarktydy i na temat potencjalnego zagrożenia związanego z wytapianiem Antarktyki i Antarktydy Zachodniej. W związku z tym, że znaczna część tego lodu znajduje się poniżej poziomu morza, czyli uwaga, właśnie te procesy wytapiania lodu i cielenia na granicy z morzem będą miały tutaj szczególne znaczenie. I na Antarktydzie Zachodniej, Zachodniej uwięziony jest około kilku metrów co najmniej wzrostu poziomu morza, także można się. Można się domyślać, jaki to jest duży poziom niepewności. W każdym razie aktualny konsensus naukowy jest taki, że Antarktyda Zachodnia jest niestabilna i może ulec rozpadowi w ciągu najbliższych dekad. Teraz powoli będziemy przechodzić do tego, jak wykonujemy pomiary. A żeby przejść do tego etapu, ja po prostu nie mogę, wspom nie, nie, mogę nie wspomnieć o polskiej stacji polarnej. Horsund imienia Stanisława Siedleckiego, czyli stacji, która została założona w latach 50., a od 78 roku wykonywany jest na stacji całoroczny monitoring, to znaczy przebywa tam ekipa zimująca, kilkuosobowa, wykonująca stałe pomiary, na przykład oceanograficzne, stanu atmosfery, stanu wieloletniej zmarzliny i procesów na przykład hydrologicznych i wielu, wielu innych zjawisk krytycznych dla stanu środowiska rejonów polarnych. Stacja jest położona, tak jak wcześniej wspomniałem o archipelagu Svalbard, który się znajduje tutaj, jest pod jurysdykcją norweską. Ja osobiście mam wielki sentyment do Polskiej Stacji Polarnej, bo tam zaczynała się moja kariera naukowa i tam nadal prowadzę swoje badania. Też trzeba wspomnieć, że jest to najdalej wysunięta na północ Stała Polska Instytucja Naukowa i co więcej, znajduje się w Parku Narodowym, co jest bardzo wyjątkowe, bowiem w obecnych warunkach nie byłoby możliwe wybudowanie stacji w Parku Narodowym. Więc tak naprawdę, mamy swoją z jednej strony placówkę naukową, a z drugiej strony można to, to nazwać placówkę dyplomatyczną, daleko w Arktyce, naprawdę w unikalnym miejscu, gdzie z okna stacji. Wręcz widziany jest ten lodowiec Hansa. I teraz wracając do naszych zatok lodowcowych, jakie metody stosujemy? Tutaj może tylko kilka takich przykładów. To są zdjęcia z zeszłego roku. Pomiary oceanograficzne, czyli to są pomiary przede wszystkim różnego rodzaju sondami. No tutaj akurat klęczę na burcie Pontonu. Z którego właśnie tutaj na, na linie będę wypuszczał sondę do badania temperatury, zasolenia i głębokości. Czyli wykonywane są takie profile: taką sondę się opuszcza do dna i podnosi się do góry. I jeżeli wykonujemy takie pomiary bardzo regularnie, to mamy informacje na temat temperatury i zasolenia w danych rejonach, na przykład przyrodowcowych. A to właśnie temperatura decyduje o tempie wytapiania lodowców, także są to pomiary krytyczne. Bardzo często wykonuje się też pomiary zamętnienia wody, pomiary zawartości też dwutlenku węgla na przykład w wodzie i różnych, bardzo różnych innych parametrów. Stosuje się też takie pomiary optyczne bardziej, a właściwie w pełni optyczne, krótko mówiąc. To jest przykład takiego skanera laserowego. Skanery laserowe są często używane na przykład do budowania takich modeli 3D obiektów archeologicznych, budynków, czy na przykład też kopalni, monitorowania zmian monitorowania zmian na przykład na stokach, czy, czy osuwisk lawinowych, Krótko mówiąc wysyłana jest wiązka lasera i obrazując w ten sposób wiązkami lasera jakąś powierzchnię możemy ją dokładnie zobrazować z bardzo wysoką dokładnością rzędu centymetrów i takie pomiary wykonuje się też na lodowcach i dzięki temu możemy na przykład badać jak czoło lodowca zmienia na przykład swój kształt w jaki sposób powstają szczeliny jak zmieniają się parametry. Tych procesów. Stosuje się też oczywiście fotografię poklatkową. Tutaj na zdjęciu mój doktor Andrów Maniktala, z którym w zeszłym roku instalowaliśmy kamery poklatkowe przed lodowcami. Czyli często instaluje się kamery poklatkowe, na przykład na okresy całego roku. Teraz oczywiście mamy możliwość montażu paneli słonecznych, mamy możliwość kupowania. Bardzo pojemnych kart pamięci, także już nie jesteśmy tak ograniczeni pod tym kątem. Także technologia się bardzo mocno posunęła i cały czas takie, powiedziałbym, pomiary fotogrametryczne, czyli przy pomocy zdjęć, są bardzo często używane i bardzo potrzebne. Stosuje się też różne konstrukcje pomiarowe, własnoręcznie skonstruowane. Tutaj wraz z kolegami z USA i Singapuru testowaliśmy na przykład taką konstrukcję, którą doczepialiśmy do. Dryfujących gór lodowych niewielkich, gdzie były przez nas skonstruowane systemy pomiarowe, na przykład do pomiaru tempa wytapiania lodu, czy na przykład do rejestracji podwodnych dźwięków na granicy z lodem, o których będzie za chwilkę. Czasami trzeba zejść pod wodę, nie tylko obserwujemy z odległości, nie tylko wykorzystujemy zdjęcia satelitarne, nie tylko pływamy w zatokach lodowcowych. Ale czasami trzeba się wręcz zanurzyć w tym środowisku. I tutaj taki przykład. Bardzo często stosuje się takie systemy, które nazywamy w żargonie graficznym muringami. Są to takie systemy, gdzie jest kotwica, jest lina, systemy pomiarowe doczepione na linie, a następnie na samym końcu mamy boje wypornościowe. I ten system, na przykład, jest na dnie. Zatoki Rodowcowej przez okres pół roku, roku no i zbiera informacje przy pomocy urządzeń pomiarowych, które tutaj widać. I jeszcze kilka lat temu głównie stosowaliśmy nurkowanie, żeby te mooringi wydobywać. Oczywiście to z reguły były płytkie głębokości około 20 metrów. Natomiast teraz stosujemy takie systemy automatyczne, które polegające na tym, które polegają na tym, że możemy z pontonu wysłać taki specjalny sygnał akustyczny do tego systemu. To są takie elementy, które się nazywają zwaniakami akustycznymi, i one, tak jakby zwalniają blokadę, i cały system odczepia się od kotwicy i wypływa, wypływa na powierzchnię. Ale skoro już wspomniałem o nurkowaniu. Tutaj raz z moim kolegom z zakładu. Mateuszem Oskalikiem zanurkowaliśmy, żeby właśnie wydobyć taki system pomiarowy. Oczywiście, jak Państwo widzą, nie za wiele widać. Tutaj sylwetka Mateusza jakieś pajaczy. No i można sobie zadać pytanie, dlaczego to wygląda tak, a nie inaczej? Wytapiające środowce, oprócz tego, że dostarczają dużej ilości słodkiej wody, dostarczają też dużą ilość materii. Czyli takiego jakby sedymentu, prawda, do wody. Czyli na przykład w okresie letnim, jeżeli nurkujemy, to bardzo ciężko jest zauważyć cokolwiek na odległość większą niż na wyciągnięcie naszej ręki. I teraz, jeżeli Państwo zadadzą pytanie, co to było ta żółta boja, która była zanurzona na dnie, którą wydobywaliśmy z Mateuszem, była to specjalna boja, taki rejestrator podwodnych dźwięków. Okazuje się, że lodowce można badać przy użyciu podwodnych dźwięków, to znaczy, tak jak na przykład stosujemy sejsmologię, żeby badać trzęsienia ziemi. Okazuje się, że rejestrując dźwięki, to też jest fala, czyli coś, co niesie informacje. Możemy badać różne procesy lodowcowe. Tylko, że różnica jest podstawowa, że w tym celu nie stosujemy mikrofonów, tylko hydrofony. To są takie urządzenia troszeczkę o innej konstrukcji, najczęściej otoczone właśnie taką gumową osłonką, i w środku jest kryształ, taki piezoelektryczny. I ten kryształ piezoelektryczny w bardzo niewielkim stopniu zmienia swoją objętość w momencie, kiedy przychodzi fala akustyczna, kiedy przychodzi dźwięk. No i zmiana objętości pod wpływem fali akustycznej jest zamieniona na, na sygnał elektryczny, który rejestrujemy. W ten sposób możemy określić zmiany natężenia dźwięku na różnych częstotliwościach. Tu mamy tą boję. ten hydrofon znajduje się akurat w tym przypadku tutaj go może dobrze nie widać. Tutaj wykonuje taką rejestrację bardziej krótkoczasową, czyli tutaj nie umieszczam tego hydrofonu na cały rok, to jest taki troszeczkę innego typu hydrofon, który umieszczam tuż pod powierzchnią morza. I okazuje się, że na przykład. Wykorzystując podwodne dźwięki, można oceniać wielkość gór lodowych, które odrywają się od lodowców. Skoro można, to warto posłuchać tego dźwięku. Teraz idea się wydaje bardzo prosta, natomiast oczywiście analizy potrafią być bardzo skomplikowane. Bierzemy pod uwagę odpowiednie częstotliwości, dokonujemy szerokiej operacji i analiz. Natomiast dobrze, w przypadku cieleń lodowców wydaje się to jeszcze w miarę, powiedziałbym, logiczne. Wielka bryła lodu opada na powierzchnię morza, na pewno to wywołuje olbrzymi, bardzo głośny dźwięk. Natomiast co z podwodnym wytapianiem? Bo tutaj zaznaczyłem, że można też badać podwodne wytapianie lodowca, czyli proces, który jest praktycznie w żaden inny sposób niemierzalny, bo nie możemy przy pomocy metod satelitarnych zajrzeć pod powierzchnię morza. Musimy zacząć od początku, czyli od tego, jak w ogóle lodowiec powstaje. Mówiłem już o tym, że kolejne i kolejne warstwy śniegu opadają na pewną powierzchnię. Ten śnieg ulega coraz większej kompresji, kolejne i kolejne warstwy coraz bardziej naciskają na te, które położone są poniżej i w ten sposób śnieg przeistacza się w lód lodowcowy. Ale zanim przeistoczy się w lód lodowcowy, uwięzione zostaną w nim pęcherzyki powietrza. I te pęcherzyki i tym się tak naprawdę też różni lód lodowcowy od rodu morskiego, że w lodzie lodowcowym są pęcherzyki powietrza teraz uwaga, ciśnienie w tych pęcherzykach dochodzi do 20 atmosfer i teraz krótko mówiąc, jedna atmosfera to jest ciśnienie na powierzchni morza, prawda? Czyli mówimy o ciśnieniu na głębokości 190-200 metrów, czyli, czyli olbrzymie ciśnienie i można się spodziewać, że w momencie, kiedy lód się wytapia na granicy z wodą i te pęcherzyki uciekają do morza, jest to proces taki bardzo eksplozywny, bardzo intensywny, Tutaj mamy zdjęcia takich pęcherzyków w lodzie, bardzo maleńkich. Tutaj dzięki uprzejmości mojego kolegi z USA pokażę Państwu takie filmy wykonane przy pomocy bardzo szybkiej kamery. To było około 2000 klatek na sekundę. Były zdjęcia wykonywane. I tutaj zaobserwujemy w skali takiej laboratoryjnej, powiedziałbym, to są zdjęcia wykonane w akwarium, jak właśnie pęgrzyki powietrza uwięzione w lodzie, uwalniane są do wody. Natomiast jak, jak ten dźwięk słyszymy w zatokach lodowcowych? Mniej więcej tak. Czyli jest to tak naprawdę ciągły szum. Czyli to jest tak naprawdę ciągły szum, i okazuje się, właśnie, że właśnie zatoki lodowcowe są jednymi z najgłośniejszych miejsc w całym oceanie, na całym świecie, właśnie ze względu na proces wytapiania i ucieczkę tych maleńkich, kilkumilimetrowych pęcherzyków z lodu do wody. No i idea wykorzystywania akustyki do badania podwodnego wytapiania polega na tym, że im więcej lodu się wytapia, tym więcej pęcherzyków ucieka do wody, a więc. Możemy tą informację wykorzystać, jeżeli nasłuchujemy, jeżeli możemy stwierdzić ile tych pęcherzyków i jak intensywnie wydobywały się z lodu do wody, możemy oszacować tempo wytapiania. O ile z procesami cielenia udało się już określić, powiedziałbym, metodę konkretną na wykorzystanie długookresowych takich nagrań podwodnych do oceny tempa cielenia i, i masy lodu, Ubywająca w tym procesie. O tyle w procesie wytapiania jeszcze jesteśmy w połowie drogi, ale już widać bardzo obiecujące wyniki. Teraz już tak powoli będziemy zmierzać do końca. Widzę, że już mówię około godziny. Akustyczny monitoring zmian klimatu w Arktyce nie sprowadza się tylko do badania lodowców. Przy pomocy dźwięku, co czasami dla ludzi jest bardzo zaskakujące. Możemy nie tylko badać lodowce, ale także monitorować funkcjonowanie całych ekosystemów, to znaczy zmian behawioralnych u zwierząt, pojawiania się nowych organizmów i zaniku innych. Tutaj są ssaki morskie przede wszystkim, foki, wieloryby, narwale, także ryby. Wiele gatunków ryb także, także produkuje dźwięki pod wodą. Możemy oczywiście monitorować zanieczyszczenie hałasem w wyniku ruchu statków. I teraz, jak sobie przypomnimy, ten taki jeden z początkowych slajdów, na którym mówiłem, że do końca roku 2000, powiedzmy, że przed 2030 rok, rokiem, Arktyka może być latem wolna od lodu, no to oczywiście ta presja turystyczna i presja. Powiedziałbym też przemysłu wydobywczego będzie najprawdopodobniej coraz większa, więc to zanieczyszczenie hałasem będzie coraz wyższe. Natomiast dlaczego tutaj na tym slajdzie się ta koleżanka foka wąsata pojawiła na krze lodowej? Pojawiła się dlatego, że chciałbym tak nie być gołosłowny i pokazać przykład dźwięku właśnie generowanego przez samca foki wąsatej, w okresie godowym, to jest najczęściej okres kwietnia, maja, na przykład na Spitsbergenie, samiec foki wąsatej nurkuje, następnie wykonuje taką spiralę pod wodą i powoli się wynurza, wypuszczając pęcherzyki powietrza. Czyli uwaga, znów mówimy o pęcherzykach powietrza, natomiast tutaj o pęcherzykach powietrza wydobywających się z otworu gębowego foki. I brzmi to mniej więcej tak. Także no, trzeba przyznać, że pierwszy raz, gdy to usłyszałem, byłem w szoku. Ja myślę, że wielu z Państwa również jest w szoku. Jak bardzo bogate są wody arktyczne, jeżeli chodzi także o po... właśnie te podwodne dźwięki. Bardzo króciutko, co warto zapamiętać. Oczywiście warto zapamiętać wszystko. Natomiast warto jest zapamiętać, że aktualne ocieplenie klimatu jest spowodowane naszymi emisjami gazów cieplarnianych, czyli głównie produkcja energii, transport. Zanik lodowców to nie tylko wzrost poziomu morza, ale także wpływ na dostępność wody pitnej, klęski żywiołowe, a także zmianę obiegu i składników odżywczych w oceanach, czyli tego wielkiego systemu cyrkulacji. Warto pamiętać, że lodowce żywią się śniegiem, a nie niską temperaturą. Lodowce produkują góry lodowe przez cielenie, czyli taką mechaniczne obrywy lodu na klifach lodowych. Proces cielenia jest naturalny, natomiast przyspiesza wskutek ocieplania się klimatu. No i zanik lodu i inne procesy zachodzące w zatokach lodowcowych możemy badać poprzez analizę podwodnych dźwięków. Co z jednej strony wydaje się absurdalne, ale myślę, że po tej prezentacji już takim nie jest. Dziękuję serdecznie i zapraszam do kontaktu i zapraszam do zadawania pytań.